Jeżeli obserwujesz mnie od jakiegoś czasu, to wiesz, że czarny nie jest moim ulubionym kolorem. Nie bez powodu, ale nie o tym dzisiaj. Dzisiaj odpowiedź na pytanie, które ostatnio dostałam. Co w zamian za czerń i dla kogo? Zapraszam na najnowszy wideoporadnik. W dzisiejszym wideoporadniku nie chcę opowiadać o tym, dlaczego czerń nie, bo na ten temat możesz znaleźć filmy na moim kanale. Jeżeli jesteś tutaj dzisiaj po raz pierwszy, to ja serdecznie zapraszam Cię do subskrypcji mojego kanału, gdzie dowiesz się dużo więcej na temat doboru kolorów, doboru fasonów i szeroko rozumianego ubierania się. Dzisiaj o tym, co można ubrać zamiast czerni, czy jaka może być alternatywa dla czerni, dla różnych typów kolorystycznych i jak łączyć te inne kolory z następnymi barwami włączonymi do naszego zestawu stylizacyjnego. Jeżeli chodzi o słowo wstępu, ponieważ no bez niego się nie da, to ja pracuję na 12 typach kolorystycznych, na 12 typach urody, czyli pracuję na, jakby potocznie tak mówiąc, rozszerzeniu 4 pór roku, wiosna, lato, jesień, zima. Mamy tutaj 3 typy wiosenne, 3 typy letnie, 3 jesienne i 3 zimowe. Jeżeli jeszcze nie widziałaś wideoporadnika na temat tych 12 typów kolorystycznych, to tutaj wyświetla się karta nad moją głową, oczywiście link też będzie w opisie do tego wideo. Możesz tam obejrzeć, jak te typy się przedstawiają. Jeżeli nie wiesz, czym jest analiza kolorystyczna, jak można ją wykonać, to zaproszę Cię na stronę www.analizakolorystycznaonline.pl. Aktywny link również jest w opisie do tego wideo. Jeżeli chodzi o czarne, czarny jest kolorem bardzo plastycznym, bardzo uniwersalnym i według wielu osób pasujących na różne okazje. I oczywiście muszę się z tym zgodzić, ponieważ czarny ze wszystkich kolorów na świecie, nawet jeżeli jest bardzo fatalny, to jest jednym z tych kolorów, które robi najmniej złego. Czyli najmniej nam szkodzi. Na pewno, jeżeli nie pasuje Ci najbardziej czarny i nie pasuje Ci również cytrynowa żółć, to tą cytrynową żółcią zrobisz sobie większą szkodę niż czernią. Z tym na pewno się zgodzę. Czarny jest lubiany dlatego, że pomniejsza sylwetkę, wyszczupla, troszeczkę oddala. I to też się jak najbardziej zgadza. Czarny dodaje powagi, dodaje elegancji, jest bardzo eleganckim, bardzo wieczorowym kolorem. Dlaczego więc czarny nie jest moją ulubioną barwą? Ponieważ jest nadużywany. Jest jeszcze parę innych powodów, ale jak wspominałam, o tym są osobne wideo na tym kanale. Dzisiaj chciałabym opowiedzieć o tym, jakie są alternatywy dla czerni. I przede wszystkim, oczywiście będę mówiła, to jest takie zastrzeżenie, o innych ciemnych kolorach, czyli faktycznie na te okazje, dla tych sylwetek, dla tych typów kolorystycznych, które lubią mieć czerń na przykład przy twarzy, bo to im pasuje do typu urody, albo na przykład chcą mieć ciemny kolor na dole sylwetki, bo chcą pomniejszyć sobie optycznie tę część swojego ciała. I jeżeli chodzi o takie kolory, które jeżeli nie robiłaś sobie jeszcze analizy kolorystycznej i nie wiesz, co będzie idealne dla Ciebie, to chciałabym podpowiedzieć na temat kilku takich kolorów, które z moich obserwacji w większości osób pasują. Może nie są super idealne, może można znaleźć lepsze, ale zrobisz sobie nimi mniejszą krzywdę. I to na pewno są ciemne odcienie szarego i ciemne odcienie niebieskiego, czyli po prostu granat. I ja mam dzisiaj tutaj trochę akcesoriów ze sobą, żeby nie zapomnieć o żadnym z kolorów. I wzięłam ze sobą taki bardzo ciemny szary, ale jeszcze nie wpadający w czerń i właśnie bardzo ciemny granat. I teraz, co możemy o tych kolorach powiedzieć? Szarość, w ogóle jako kolor, jest kolorem neutralnym. To znaczy, jeżeli nie ma domieszki żadnego innego koloru, no to jest po prostu połączeniem bieli i czerni, czyli nie ma temperatury. Co oznacza, że jeżeli do końca nie jesteś pewna, czy lepiej Ci w kolorach ciepłych, czy w kolorach chłodnych, to ta szarość będzie idealna. Będzie to też kolor taki zgaszony, czyli kolor, który no nie ma żadnej wyrazistości. Umówmy się, żółty jest bardziej wyrazisty, pomarańczowy czy trawiasta zieleń są bardziej wyraziste. Dają jakiekolwiek wrażenie, ale też mogą przyćmić wiele typów urody,
Dlatego ta szarość jest taka lubiana. A skoro to jest kolor zgaszony, to na pewno, jeżeli jesteś typem urody, który ma w sobie zgaszenie, czyli będziesz jakąkolwiek jesienią, czy to zgaszoną, czy ciepłą, czy ciemną, będziesz w tej szarości wyglądać całkiem nieźle. Oczywiście podobnie typy letnie, czyli jasne lato, chłodne lato, zgaszone lato, szarość będą mogły w dużej ilości wplątywać do swojej garderoby. Drugim takim bardzo plastycznym, bardzo uniwersalnym kolorem, zastępnikiem czarnego jest oczywiście ciemny granat. I ten ciemny granat, już tutaj widzimy, ma zabarwienie temperaturowe. Ciemny granat oczywiście, ponieważ jest niebieskim, a niebieski jest z zasady kolorem chłodnym, to dla kogo będzie najlepszy? Oczywiście dla tych typów, które mają w sobie chłód, czyli dla wszystkich typów letnich, czyli czy to jasne, czy zgaszone, czy chłodne, czy typów zimowych, czy to będzie chłodna zima, czy ciemna zima, czy czysta zima, to ten granat powinien zrobić im najmniejszą szkodę, tak? Jeżeli chcą ubrać się ciemno. Jeżeli nie wiesz jeszcze, czym jest temperatura koloru i chciałabyś dowiedzieć się więcej na ten temat, to jest wideo poradnik na temat właśnie odnajdywania temperatury każdej z barw. Tutaj oczywiście nade mną pojawia się karta, link do tego filmu, i pode mną, to znaczy pod wideo, pojawia się też aktywny link, żeby się przenieść od razu do tej tematyki. Czyli mamy takie najbardziej uniwersalne, najbardziej te, które zrobią najmniej krzywdy, można by było powiedzieć, ponieważ spotkałam już osoby, które nie najlepiej wyglądają w ciemnej szarości i w ciemnym granacie. I teraz nie wspomniałam tak naprawdę nic o typach wiosennych, bo powiedziałam, że i lato, i coś, i tutaj, i zima, i jesień, natomiast wiosny nie. I teraz pytanie, czy to oznacza, że wiosny nie mogą nosić ani tego, ani tego? Oczywiście mogą, ponieważ tak jak mówię, są to kolory, które robią nam najmniej krzywdy. Inne barwy mają już jakiegoś rodzaju takie troszeczkę zabarwienie, ponieważ szarość jest neutralna, granat jest raczej kojarzony z powagą i profesjonalizmem, a takie wrażenie, wiadomo, bardzo nam nie przeszkadza. Natomiast inne kolory, jak na przykład dla niektórych również dosyć neutralny brąz, sięgam po brąz, a właściwie po dwa różne brązy. Mam nadzieję, że widać tutaj różnicę pomiędzy nimi, że jeden jest tak troszeczkę jak gorzka czekolada, taki czerwieńszy, można by było powiedzieć, a ten ma w sobie takie delikatne zabarwienie, jakby lekko zielonkawe. Taki jest bardziej brunatny, taki troszeczkę, może nie zgniły, bo to też nie do końca o to chodzi, ale mamy tutaj właśnie dwa odcienie ciemnego brązu i on też będzie świetną alternatywą dla czerni. Dużo osób powiem, no też słyszałam takie określenia często, że brązowy to jest taki kolor dla starszych ludzi, że on tak postarza, dodaje powagi. I faktycznie z większością typów kolorystycznych tak będzie, szczególnie w naszym słowiańskim typie urody, gdzie bardzo wiele mamy typów letnich i pojawiają się również typy zimowe. I faktycznie te ciemne brązy dla tych typów, no nie do końca, może jeszcze ciemne zimy będą jakoś dobrze wyglądały w tych brązach, takich właśnie jak gorzka czekolada czy brunatne, ale na pewno nie będą wyglądać w nich wyśmienicie. Na pewno najlepiej będą w brązie wyglądały jesienie, ponieważ one mają jakby w swoim DNA te kolory ziemi, a brąz, taki właśnie ciemny, to jest bardzo dobry pomysł, jeżeli chodzi o kolory ziemi. Co mamy następne? Co ja tutaj jeszcze mogę pokazać? Zielony. Zielony, ciemny zielony, to też świetna alternatywa dla czerni. To już jest kolor, który ma mocne zabarwienie takie przekazowe. Już czarna sukienka będzie taka bardzo formalna, taki klasyk, mała czarna. Granatowa sukienka będzie kojarzyła się dosyć tak biurowo, oficjalnie, dyplomatycznie. Natomiast zieleń już będzie jakaś. Oczywiście każdy z nas ma inne skojarzenia z zielenią i takie jasne odcienie zieleni często jest to kolor nadziei, że oczy odpoczywają. Natomiast ciemne zielenie to są te zielenie bardzo eleganckie. I ja tutaj przygotowałam zieleń. Obie są ciemne, więc nie bardzo widać w nich mocno temperaturę, ale ta zieleń, którą ja trzymam w mojej prawej ręce, to jest zieleń troszeczkę chłodniejsza, czyli taka, która ma w sobie więcej niebieskiego, natomiast ta tutaj jest troszeczkę cieplejsza. Jeżeli nie widzisz wielkiej różnicy, nie przejmuj się. Ważne, żebyś zapamiętała, że ciemna zieleń będzie dobrym zastępnikiem również dla czerni. Dla kogo zieleń jest najlepsza? Oczywiście znowu dla typów jesiennych, ponieważ jesień uwielbia ciemne zielenie. I tak naprawdę obojętnie, która z jesieni będzie mogła te ciemne jesienie wplątać
wplątywać do swojej garderoby. Wiosna też będzie mogła skorzystać. Oczywiście najlepiej będzie to wplątywać ciepła wiosna, bo ona ma w typie siostrzanym swój, ma jesień. Jeżeli nie wiesz, czym są typy siostrzane i myślisz sobie, że tutaj rzucam jakimiś bluzgami po prostu, to pojawia się teraz karta. W karcie jest wideo o typach siostrzanych, także możesz nadrobić wiedzę teoretyczną. Także ciepła wiosna ma typ siostrzany w ciepłej jesieni, a wiadomo, jesień w zieleni super, więc ta wiosna też będzie mogła zapożyczać. Jasna wiosna będzie miała najciężej, bo jasna wiosna w ogóle no, nie jest stworzona do noszenia ciemnych kolorów, ale są okazje, jakieś bale albo inne poważne wieczorowe okazje, kiedy nie chcemy ubrać nic radosnego, jasnego i świecącego, tylko chcemy ubrać się poważniej stanowanie, to ta jasna wiosna może będzie lepiej wyglądała w zieleni niż w granacie. Czy w szarości na przykład. Jeżeli chodzi o czystą wiosnę, dużo zależy od tego, jakie ta czysta wiosna ma kolor oczu i kolor włosów, ponieważ może mieć różne, może być ciemniejsza w swojej urodzie, wtedy będzie wyglądała super, a może być jaśniejsza i wtedy no raczej polecałabym te ciemne kolory tak bardziej wieczorowo na te poważne, bardziej takie okazje. Mamy też ciemne odcienie czerwieni. I tutaj, jak ja mówię ciemny czerwony, to mi się troszeczkę kojarzy inny kolor, natomiast potocznie często mówimy, że bordo to jest odcień właśnie ciemnej czerwieni. I tutaj, jak ja mówię bordo, to mówię tak trochę bardziej potocznie, ponieważ tak naprawdę mogą być przeróżne odcienie, które możemy wrzucić do tego, choćby burgund. Mamy właśnie takie odcienie ciemnego wina, mamy marsale, czyli troszeczkę taki zbrązowiały odcień tego bordo, ale wszystkie takie ciemne, brudne czerwienie będą dobrze wplątywać się w typy, szczególnie jesienne i zimowe. Najmniej polecałabym bordo do noszenia wiosną, szczególnie jasnej i czystej. Ciepła wiosna jeszcze, podobnie jak z tą zielenią, mogłaby tutaj sobie wplątać. Typy letnie, no właściwie chyba może jeszcze zgaszone lato, bo ono ma też troszeczkę wspólnego w typie siostrzanym z jesienią. To może by przeszło, natomiast na pewno nie jasne, na pewno nie chłodne lato i oczywiście wszystkie jesienie. To jest kolor stworzony dla jesieni. To jest kolor stworzony dla ciemnej zimy, aczkolwiek ja wiem, że ciemna zima zawsze będzie lepiej wyglądała w trochę jakby czerwieńszej, ciemnej czerwieni, a nie takiej właśnie zgaszonej, takiej mniej wyrazistej, ale też nie zrobi ten kolor krzywdy. Chłodna, no chłodna zima nie bardzo, ale też czysta zima nie do końca. Także ta alternatywa też nie jest dla wszystkich. Kolor, który jeszcze mam tutaj przygotowane, to fiolet. Też dwie propozycje wzięłam z chust do analizy. Mamy cieplejszą, troszeczkę bardziej stonowaną odmianę fioletu i trochę chłodniejszą, przez co ona też wydaje się być delikatnie żywsza. Można by było powiedzieć, że tutaj mamy taki odcień aronii, a tutaj mamy odcień oberżyny. I te kolory to są kolory, które będą w zależności od temperatury, ponieważ fiolet jest kolorem granicznym. Na kole kolorów mogą być fiolety cieplejsze, te, które leżą bliżej czerwieni, i fiolety chłodniejsze, te, które leżą bliżej niebieskiego, one będą w zależności od tego, do której grupy przynależą, do tych typów będą pasowały. Czyli znowu te cieplejsze będą świetne dla jesieni, plus jak wiosna bardzo chce, to oczywiście również. Natomiast te chłodniejsze będą lepsze dla zimy i dla lata. Jeżeli chodzi o inne kolory, bo właściwie jak pomyślisz sobie o kolorach czystych, to nie są tutaj, nie ma tutaj wszystkich, próbują mi uciec z chusty, nie ma tutaj wszystkich kolorów, nie ma tutaj na przykład żółci, no bo jeżeli pomyślisz sobie o żółtym, to właściwie nie ma takiego odcienia jak ciemny żółty. Oczywiście są ciemniejsze żółcie w porównaniu do cytrynowego i tutaj mamy na przykład musztardę, mamy topaz, mamy kurkumę, to są takie lekko jakby pomarańczowiałe żółcie i o nich mówimy, że są ciemniejsze. Natomiast nie ma takiego koloru jak ciemny żółty. Jeżeli do żółci dodasz czerni, możesz zrobić to na farbkach w domu, jeżeli masz dzieci, to na pewno też masz jakieś farbki. Jeżeli do żółci dodasz czerni, to wychodzi nam zieleń, czyli tak naprawdę docelowo będziemy dochodzić poprzez
odcienie takie limonkowe, do oliwkowego, aż do khaki, do takiego zbrązowiało-zielonego, ciemnego koloru, czyli tak naprawdę to coś, co już tutaj omówiłam, czyli zielenie i brązy, pomarańczowy, gdy go przyciemnisz, jest brązem. Także wszystkie kolory, które są alternatywą dla czerni, zostały zaprezentowane, omówione dla jakich typów urody. Jeżeli masz jakieś dodatkowe pytania, jeżeli uważasz, że jakiegoś koloru nie wymieniłam, że o nim dziś właśnie nie pomyślałam, daj znać. Jeżeli masz pytanie, z czym łączyć te kolory w Twoim przypadku, jeżeli znasz swój typ kolorystyczny, jeżeli wiesz, który z tych kolorów chciałabyś wykorzystać, ale nie wiesz, jak go zestawić, zadaj pytanie w komentarzu, ja bardzo chętnie na nie odpowiem. Na pewno też inne osoby, które są doświadczone w łączeniu kolorów, włączą się do naszej dyskusji. Także dziękuję bardzo za dzisiaj, no i do zobaczenia następnym razem.